Witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakarnum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy klasyczny paradokument pod nazwą Trudne Sprawy. I tym razem bardzo ciekawy odcinek Trudnych Spraw, ponieważ odcinek, w którym pojawiają się prawdziwe duchy. A jak wszyscy wiemy, my kochamy generalnie duchy. Kocham naprawdę świadomość tego, że moi przodkowie obserwują cały czas, jak robię sobie sprośne rzeczy w łóżku płacząc. To tylko ja płaczę podczas masturbacji. Odcinek nadesłany przez widzów, więc prawdopodobnie wydarzy się dużo dziwnych rzeczy w tym odcinku. Więc warto obejrzeć do końca i obejrzeć wszystkie reklamy do końca, tak? Więc wiecie, jak oczywiście zawsze łapka w górę i subskrypcja, no i oglądajmy. Zapraszam! Dobra, stop. No ile można oglądać tych paradokumentów? I nie zrozumcie mnie źle, ja dosłownie żyję z oglądania paradokumentów, ale też mam troszeczkę ich czasami dość. I dokładnie w takich momentach gram w swoją ulubioną grę mobilną, czyli oczywiście Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends to rewolucyjna gra mobilna, która zmieniła oblicze całego gamingu przez dostarczanie gier o pecetowej jakości na wasze telefony bądź tablety. No chyba, że jesteście wyjątkowo bogaci jak tutaj niektórzy i możecie pograć w Raid Shadow Legends nawet na waszych MacBookach. Przemierzajcie rozległy świat Raid Shadow Legends z waszymi przyjaciółmi. Uczcie się strategii i zdobywajcie nowe itemki i czempionów. A jeżeli chcecie zacząć tą niesamowitą przygodę już teraz, wystarczy, że skanujecie kod QR w rogu ekranu bądź klikniecie link w opisie. Mogę Wam się pochwalić, że od jakiegoś czasu sam gram w Raida i moimi aktualnie trzema ulubionymi postaciami są Tatura Rimhide, bo to w zasadzie jest ładny piesek. Natomiast skill pasywny Tatury pozwala odbić część damage'u, jaki został jej zadany. Dodatkowo Tatura jest świetnym czempionem przeciwko hydrom, a także bossom w wieży zagłady. Venus, bo powody. Dodatkowo Venus posiada aurę, która zwiększa HP wszystkich naszych czempionów o 33%. I na koniec Raglin. Ale Raglin już tylko i wyłącznie dlatego, że ona jest supportem i rewajwuje moje dwie pierwsze postacie, które wybrałem tylko i wyłącznie z powodu wyglądu, a nie z powodu statystyk. No tak, możliwe, że cały czas grając w Raida przegrywam, bo wybieram do gry tylko tych ładnych czempionów, a nie tych silnych. Dlaczego? Moim ulubionym aspektem tej gry jest jej wielkość i nie musimy się tutaj w żaden sposób ograniczać tylko i wyłącznie do wątku głównego, który by the way jest przeogromny. Mamy też dungeony, walki na arenie czy choćby wieże zagłady. A w tym miesiącu przypada trzecia rocznica istnienia Raid Shadow Legends. I z tej okazji Raid dodaje pierwsze swojej historii skórki czempionów. Nie będę oszukiwał, troszeczkę emo jestem, no gdzie jest moja grzywka emo? Okej, już jest grzywka emo. I mi osobiście najbardziej przypadła do gustu skórka Dark Fallen na postaci Arbiter. A aktualnie jest najlepszy absolutnie moment, żeby rozpocząć nową grę przy użyciu mojego kodu QR bądź linku w opisie, ponieważ jeżeli to zrobicie przy użyciu tych moich rzeczy, to otrzymacie bonus na start o wartości prawie $40. I w tym bonusie zawiera się 3 darmowych czempionów, 10 Magic XP Brew, 10 Force XP Brew i 10 Spirit XP Brew. I jak się już zarejestrujecie z mojego linku lub kodu QR, to rzeczy te znajdziecie w rogu ekranu w tej skrzyneczce. O tutaj, tu. Dołączajcie do Raid Shadow Legends, zgarniajcie darmowe bonusy z mojego linku, dodawajcie mnie do znajomych i zapraszam do wspólnej gry. Polecam i pozdrawiam, Lakarnum. Co teraz się robi, jak się już skończy? Może wyjdę, pójdę sobie pograć w Raida. Sześćdziesięciojednoletnia Maria Wilińska to pracownica kolei, która wraz ze swoim mężem Igorem przeszła już na emeryturę. Małżeństwo zajmuje się swoją 17-letnią wnuczką Darią. Fałszywi dziadkowie. Widać, to są tylko i wyłącznie aktorzy. Prawdziwi dziadkowie nie wiedzieliby, co to jest selfie, to po pierwsze, a po drugie, nie wiedzieliby, co to jest dzióbek. Od razu, strike one, trudne sprawy. Uważajcie, jeszcze 2 strajki i przestanę was oglądać. To znaczy, tak naprawdę nie, bo potrzebuję pieniędzy. Ale uważajcie! Której rodzice wyjechali 5 lat temu po lepszą przyszłość do Irlandii. Kiedy syn z żoną dostali propozycję pracy za granicą, ustaliliśmy, że Daria zostanie z nami. W sumie zajebiste życie. Jesteś rodzicem, robisz sobie bachora, nagle stwierdzasz, dobra, to my jedziemy do pracy do Irlandii i zostawiacie bachora z dziadkami, a wy przeżywacie drugą młodość. A jak skończy liceum, to do nich poleci, znów będą razem. Było to dobre rozwiązanie dla nas wszystkich, bo mieliśmy z Igorem świetny kontakt z wnuczką. Maria jest dumna z wnuczki, której nie ma całymi dniami, bo oprócz lekcji w szkole chodzi na dodatkowe zajęcia i szlifuje język angielski przed wylotem do rodziców. Język angielski szlifuje?
Przecież do Irlandii jedzie, tam się po irlandzku mówi. Babcia i dziadek starają się otoczyć dziecko opieką i stworzyć jak najlepsze warunki dla zajętej obowiązkami szkolnymi Darii. Daria codziennie uczyła się od rana do wieczora. Daria codziennie od rana do wieczora się uczyła. Rano wstawała, szła do szkoły, po szkole szła do biblioteki i dopiero z biblioteki wracała do nas, do domu. Szczególnie, że czasami czuć było od niej papierosy i wódkę, jak wracała z tej biblioteki. Ale my wierzymy w to, że ona się uczyła cały ten czas. Może i się uczyła, ale życia najwyraźniej. Dobrze, panie Sławku, dobry żarcik, żem rzucił. Czasami to na mnie było nawet żal, bo ona przez tę naukę to życia swojego nie miała. Ale była bardzo ambitna i cieszyliśmy się z mężem, że jest taka pracowita. Tak bardzo ambitna, że nawet na WF, jak się ścigali w szkole na czas, to dziewczyną nogi dźgała, żeby być pierwsza. Niedługo przed zakończeniem semestru Maria została wezwana do szkoły w sprawie wnuczki. Okazało się, że dziewczyna ma bardzo poważne kłopoty. Wcale się najwyraźniej nie myliłem z tym zapachem papierosów i wódki. Maria i Igor są zaskoczeni i jednocześnie zawiedzeni postawą Darii. Dowiedziałam się od wychowawcy Darii, że jest zagrożona z 6 przedmiotów. Co jest najbardziej przerażające, ona w szkole ma tylko 5 przedmiotów. Ja nie rozumiem, jak to jest możliwe. A na lekcjach była raczej gościem. Nie miałam pojęcia, co robiła w czasie, kiedy powinna była uczyć się w szkole. Myślałem, że zawał dostanę, jak zobaczyłem kartkę z ocenami Darii. Same jedynki i nieobecności. A ja jej tyle pieniędzy dawałem na korepetycje i naukę języka angielskiego. Trudne sprawy. Maria i Igor długo nie mogli otrząsnąć się po rewelacjach ze szkoły. Wieczorem zniecierpliwieni i zdenerwowani czekają na wnuczkę, by porozmawiać z nią o jej złej sytuacji w szkole. Cześć! Cześć, dziadkowie! Jezu! Od tej całej nauki w bibliotece tak mi się w głowie kręci. Ja pójdę do łóżka lepiej. Jak coś, to nie jestem głodna. Pójdę do pokoju czytać. Ale co będziesz czytać? No, jak to co, dziadku? Książkę, nie? Co ty, dziadek, ty głupi, ty, no wiadomo, że książkę. Ja cię strzelę zaraz! No, dziewczyno, czyżby literatura tak cię zafascynowała, że postanowiłaś opuścić szkołę i doprowadzić do tego, że jesteś zagrożona z 6 przedmiotów? Ja powtarzam, ona tylko w szkole ma 5 przedmiotów. Jak to jest fizycznie możliwe? Daria! Byłam ci u ciebie w szkole, bo zadzwonił twój wychowawca. Rozmawiałam z nim. Widziałam twoje oceny i ilość nieobecności. Czy możesz nam to wytłumaczyć? Bo ciągle mówiłaś, że się uczysz, brałaś pieniądze na korepetycje, a okazuje się, że ty nas po prostu cały czas okłamywałaś. Byłam dość szkoły! Masz dość szkoły? A nie, to rozumiem, to nie ma problemu w takim razie. To miłego dnia. Dziewczyno, a co jest ciekawsze w twoim wieku od szkoły? Ciągle cię nie ma. Skoro się nie uczysz, to co robisz? A, takie tam. Spotykam się ze znajomymi. Ale znajomi wykształcenia ci nie dadzą. Mam gdzieś wykształcenie. Ej, gnoje, wy tam gimbusy jesteście, no nie? Wy tam lubicie takie, kurde, gierki dla dzieci, no nie? To macie, proszę, macie kod do gry Pokémon Online. Wykorzystajcie sobie, proszę, zaszalejcie, kupcie sobie coś ładnego za to. Pytacie, skąd mam te kody? To wcale nie jest tak, że wydaję fortunę tu sobie na karty Pokémon. Wcale to tak nie jest, nie? Dobra, niech wam będzie, dam wam łapówkę, żeście nikomu o tym nie mówili, dobrze? Macie jeszcze jeden kodzik, śmiało. Weźcie sobie, weźcie, miam, 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 smakuwa. Ale nikomu ani słowa o tym, że zbieram karty Pokémon. Nikomu. Na pewno nie mojemu księgowemu, który się co miesiąc łapie za głowę i się pyta, jakim cudem pan, panie Pawle, wydaje 10 tysięcy miesięcznie? Tak jak powiedziałam, mam gdzieś szkołę. Nawet jak już ją skończę, to na żadne studia nie pójdę. Przepraszam, a co będziesz robić w przyszłości? Nie wiem. Coś tam w życiu będę robić, nie? Obiecałam synowi i synowej, że dopilnuję Darii, jak będą za granicą. Postanowiłam słowa dotrzymać. No nie mogłam dać się znowu wykiwać 17-latce, która przez kilka miesięcy mnie oszukiwała. Ależ oczywiście, proszę pani. Pani kiwała policjantów, gdy nawet ten gówniarz nie był jeszcze plemnikiem w jajach starego swojego, no. Pani zna te numery i pani zniszczy tą gówniarę teraz. Na początek postanowiłam dać jej szlaban na wyjście i obciąć kieszonkowe. No ale musiałam wymyślić jeszcze coś, co by ją odciągnęło od wagarów i złego towarzystwa. Maria zastanawiała się, jak mogłaby skłonić wnuczkę do nauki. Dzisiaj zaprosiła rodzinę na spacer do parku, aby powiedzieć im, co postanowiła. Przeprowadzamy się
na wieś wynajęłam dom. I nie zapytałaś nas o zdanie? Widać, że są zachwyceni, po prostu szczęście z nich kipi. Wiem, ale to zawsze było moje marzenie, a poza tym trafiła się dobra okazja. Jestem pewna, że to będzie korzystne i dla nas, i dla Darii. Pół sekundy mi to zajęło, ale już zrozumiałem. Świetna okazja, dobra okazja się trafiła. Dobra okazja, bo świadomie jest nawiedzony, no nie? Pół sekundy mi zajęło, żeby to skumać. Jeszcze parę dni temu robiłaś mi afery o niechodzenie do szkoły, a teraz chcesz mnie wywieźć do lasu? Ja się nigdzie nie przeprowadzam. Daria, wiesz, że musisz poprawić oceny, a tam będziesz miała ku temu doskonałe warunki. Cisza, spokój, natura. Nie ma takiej opcji, ja się nigdzie nie przeprowadzam. Ja też nie jestem przekonany do tej decyzji. Ja też nie jestem przekonany do tej decyzji. Mężu, nie martw się, telewizorek tam też odbiera. Ja jestem przekonany do tej decyzji. Ale ty, Daria, pamiętaj, jesteś pod naszą opieką i powinnaś nas słuchać. Nie jesteście moimi rodzicami. A ja jestem prawie dorosła. Mam 13 lat, jestem prawie dorosła. Tatuaż sobie zrobiłam. Zostaję w mieście i koniec. Maria i Igor szybko wrócili ze spaceru do domu, ale okazało się, że Darii nie ma. Ona nie zniknęła, ona się zbuntowała, wróci. Ale mówiłam jej, że ma zakaz wychodzenia do znajomych. Ale wiesz, gdzie ona ma te twoje zakazy. Ale ja też ją trochę rozumiem. Ale jak to rozumiesz? Ja rozumiem. Która nastolatka chciałaby wyjechać, przeprowadzić się na wieś? Nie, chwila. Ja co chwilę wspominam, że mam 46 lat. Ja już nastolatkiem od dawna nie jestem. Młodzież lubi miasto. Ale przy okazji to chciałbym ci powiedzieć, że mi jest też tu dobrze. Mam tutaj swoich kolegów, mam swoją knajpkę. Tutaj jest telewizorek, tutaj jest lodóweczka z piwerkiem. No żona się nie chce wyprowadzać, no. Wiesz co, zadzwonię do dzieci, do Irlandii i powiem im, jak się sprawy mają. Myślisz, że oni przekonają Darię, żeby się zgodziła na tę przeprowadzkę? No ale co ona ma się zgadzać lub nie? Muszą jej kategorycznie zakomunikować, że wyjeżdżamy z miasta. I koniec. Ona tam będzie miała idealne warunki i do nauki, i do tego, żeby przemyśleć ten swój głupi bunt. Nie, dobra, chwila, bo ja dopiero teraz to załapałem. Metodą babci na to, żeby wnuczka miała dobre oceny, jest zmiana jej szkoły w trakcie trwania semestru? Babciu, ty chyba widzisz luki w tym planie, prawda? Rozumiesz? No nie mogłam pozwolić sobie na to, żeby moja wnuczka tak podchodziła do sprawy. Jeżeli myślała, że swoim oporem coś zdziała, to była w błędzie, bo ja nie zamierzałam się poddać. Maria, tak jak postanowiła, zadzwoniła do rodziców Darii i poprosiła ich, aby ci wpłynęli na córkę i namówili ją do przeprowadzki. Rodzice powiedzieli, że nie ma nic do gadania i ma się was słuchać. No i prawidłowo. Przeprowadzamy się za 3 dni. No i prawidłowo. Reżim babci został wprowadzony. Marysiu, jesteś pewna tej decyzji? Owszem. Myślałam, że rodzice są po mojej stronie, ale powiedzieli, że to doskonały pomysł. Bo to jest doskonały pomysł. Tam będziesz miała idealne warunki do nauki. Idealne warunki do nauki. Domek jest drewniany, nie ma wody, nie ma prądu, nie ma nic, co by cię mogło rozkojarzać podczas nauki. Więc przestań się dąsać. Przepiszemy cię do nowej szkoły i zaczynamy się pakować. Zobaczycie, jeszcze będziecie mnie za to po rękach całować. Daria, posłuchaj, rodzice nie są zadowoleni z tego, że opuściłaś się w nauce i bagarowałaś. Miałam dość tego ciągłego ględzenia starych i dziadków o tym, jak wszyscy chcą dla mnie dobrze. Z drugiej strony musiałam się zgodzić, bo byłam od nich zależna. Ale postanowiłam, że jak tylko skończę 18 lat, zwieję stamtąd i będę żyć swoim życiem. Będę koczownikiem. W namiocie przy ulicy będę żyć. Au! To im pokażę. Au! Miałam już dość narzekania Igora i Darii. Ciągle coś im nie pasowało. Ale miałam zamiar dołożyć wszelkich starań, żeby byli zadowoleni z tej decyzji. No i nie mogłam się już doczekać, kiedy wreszcie znajdziemy się w naszym nowym domku na wsi. 3 dni później Maria z mężem i wnuczką przyjeżdża do wynajętego przez nią domu na wsi. Igor i Daria ciągle nie kryją swojego niezadowolenia. Jak tu zielono! Jak cicho!
No po prostu sielanka, Daria. Chodźcie, kochani, mówię wam, ten domek to okazja, za pół darmo go kupiłam, za pół darmo. Proszę, będziecie wchodzić, uważajcie na tą plamę krwi tutaj, dobra? A, i tutaj jest taki narysowany człowiek kredą na podłodze, to też to omińcie i olejcie to w ogóle. Raczej totalna nuda. No, ale warunki do nauki idealne. Dziadku, wiesz co to znaczy przypał po całości? Chwila, sekunda. Szybko. Młodzieżowe słowo! Szybko, musimy się nauczyć! Przypał po całości. Czekam na definicję. Co takiego? Właśnie to, co tu widać! Aha, czyli przypał po całości oznacza ładny domek w malowniczej polskiej wsi. Okej, zapamiętałem. Może nie będzie aż tak źle. Chwileczkę, przepraszam! Dlaczego pan wyrzuca śmieci na moją posesję? Co to ma znaczyć? Jakie śmieci? To nie moje. Pan ze mnie nie robi wariatki, widziałam. Ja tylko tędy przechodziłem. Skoro mówię, że nie moje, to znaczy, że co? Że pan kłamie, kurde! Nie moje. No to czyje w takim razie? Nie wiem. Jasnowidzem nie jestem. Od dzisiaj będę tu mieszkać. Nie życzę sobie, żeby ktoś mi tu śmiecił. No to piękne mi się sąsiedztwo trafiło. Też. Kurwa, no tragedia jakaś. Sąsiedzi nie życzą sobie, żeby wrzucać śmieci na ich posesję, no. Pojebani jacyś. I tak tutaj długo nie pomieszkacie. Dlaczego? Bo panu się coś nie podoba. Nie, proszę pani. Bo ten dom jest nawiedzony. Dobra, ma ktoś numer do DJ-a Palasajda? On tam zna tych egzorcystów. Ewentualnie do Kamila Susa. Mam szczerze nadzieję, że Kamil Sus będzie oglądał nasz odcinek i go komentował, gdzie ja komentuję program o nawiedzonym domie. Będzie fajnie bardzo. Nie no, Kamil, śmiało, możesz tak zrobić. Przysięgam, nie wyślę copyrighta. Nie wyślę. Mordo, co ty, nie ufasz mi? Nie wyślę, Kamil. Co za bzdury pan opowiada? Bzdury? A słyszała pani może o bitwie pod Jeną Auerstedt? A słyszał pan o Rudym, Łysym i Sebie? Nie słyszał pan? To niedługo pan usłyszy. Zabieraj pan te śmieci. Kiedyś może i słyszałam, ale co tu ma do rzeczy? Ten dom nawiedza duch żołnierza armii napoleońskiej Jeana Michela. Ach tak, Jean Michelin, to ten od tych restauracji, tych gwiazdek, no nie? Który w trakcie marszu na wschód z armią złamał sobie w tym miejscu nogę i nie mógł dalej iść z wojskiem. No i? Legenda głosi, że chciał uciec z armii do swojej kochanki we Wrocławiu, ale los go pokarał i gdy wybudowano ten dom, regularnie go nawiedza. Idź pan w cholerę z tymi bujdami! Dobra reakcja. A idź pan w d... A nie, idź pan w cholerę. Rodzina Wilińskich zaczęła rozpakowywać się w nowym miejscu i nie myślała o tym, co powiedział im sąsiad. Mam nadzieję, że zaprzyjaźnię się z tym nowym miejscem. A mnie to oprócz tego niemiłego sąsiada to podoba się tutaj absolutnie wszystko. Dobranoc, kochani. Na początku byłem przeciwny tej przeprowadzce, ale Marysia miała rację. Na wsi było rzeczywiście cicho i spokojnie. Miało to swój urok. Co to było? Nie wiem. Na dół. Ale że na dół, że do drzwi, tak? Uciekacie już. A co z wnuczką? Zostawili ją za sobą. Wygląda na to, że drzwi się same otworzą. Same? Mam zielone włosy tak jak Broly. Albo Joker. Nie, źle. Mam zielone włosy tak jak Joker. Albo Broly. Jedyny przekaz z tej piosenki, jaki wyłapałem, to jestem Same? A może sąsiad jednak nie żartował z tym duchem francuskiego żołnierza? Daria, nie przesadzaj. A nie, no to jak duch francuskiego żołnierza, to on się od razu poddał i się z domu wyprowadził, tak? Wywiesił białą flagę. Można tak żartować? To jest rasizm. A, przekonajmy się. Zobaczymy, czy będzie cancel po tym odcinku. A może to sąsiad przyszedł i otworzył te drzwi, żeby nas przestraszyć? Ja się boję. A co jak ktoś przyjdzie w nocy? Drzwi są zamknięte. Idźcie na górę. Idźcie spać. Ja zostanę tutaj na czatach i tutaj będę spał. Jesteś pewien? Jestem pewien. Idźcie spać. Daria, do łóżka. Bo stary chce wykorzystać okazję, otworzyć sobie piwerko i zasnąć przy telewizorku, no. Ja to w pełni rozumiem i szanuję.
Wiedziałam, że nie ma potrzeby stróżować przy zamkniętych na klucz drzwiach całą noc, ale Igor się uparł. Przez pierwszą noc w domu zamieszkałym przez Wilińskich nie wydarzyło się już nic niepokojącego. Ale ja chciałbym wiedzieć, co to było. Pewnie przeciąg. Przeciąg? Skąd? Albo zepsuty zamek. Po prostu musimy zamykać drzwi na klucz i pomyśleć o nowym zamku. Tyle. Ta przeprowadzka tutaj to jednak był głupi pomysł. Zgadzam się z tobą, dziadku. Wracajmy do domu. Daria, ty nie mędrkuj, tylko siadaj, jedz śniadanie i do szkoły. Daria ma teraz naprawdę przerąbane, bo ona wyjechała ze szkoły, nie wiem, gdzieś w Warszawie, w jakimś dużym mieście, po czym przyjechała do szkoły na wsi polskiej. Ona będzie zszokowana, jak ona odkryje, że papieru toaletowego nie ma w łazience. Czasami też nawet drzwi nie ma w łazience. Ja nawet nie żartuję, uczyłem się w szkole, która była ledwo 30 km od Warszawy. I często się zdarzało, że drzwi w łazience były wyrwane i trzeba było robić kupę bez drzwi po prostu. Ciekawe, czy tam też straszy. Przestań. Albo grasują jacyś psychopaci, którzy włamują się po nocy. Daria, siadaj. Proszę zjeść śniadanie. Wziąć rower, nie prościutko, do szkoły. Ja się jednak położę. Mam dość. No idź, idź, idź. A ty jedz, dziecko. Jednorazowe otwarcie niedomkniętych drzwi, a dyskusja, jakby było trzęsienie ziemi. Postanowiłam, że pójdę do sąsiada i zapytam, czy to nie on wczoraj wieczorem nas odwiedził i nie otworzył drzwi. Może chciał przeprosić? O 3 w nocy, normalne. Ale zobaczył, że światła zgaszone i sobie poszedł. Pół godziny później Maria, korzystając z okazji, że sąsiad jest na podwórku, idzie z nim porozmawiać. Dzień dobry. Wczoraj nie było okazji. Maria Wilińska. Jerzy Kardasz. Co, przyszła mnie pani zrugać, że trawę źle grabię, czy o co chodzi? Nie, spokojnie, proszę się nie martwić. Śmieci przyszłam wyrzucić. Nie mam zamiaru pana za nic zrugać. Myślę, że źle zaczęliśmy naszą znajomość. No, naskoczyła pani na mnie. No bo pan mi śmieci na działkę wyrzuca. Znowu pani zaczyna. Nie, ja w innej sprawie. Czy pan wczoraj wieczorem nie przyszedł do nas w odwiedziny? Słucham? No, niby po co? Na przykład przeprosić? Przeprosić? Niby za co? No za swoje zachowanie. Pan wczoraj na mnie krzyczał. Piękna sąsiedzka miłość. No, pani jest nienormalna. Najpierw pani na mnie naskakuje, opieprza, a potem sugeruje, że niby powinienem panią przeprosić. Jeszcze, że niby byłem u pani w domu w tej sprawie. Tylko zapytałam. Wam miastowym to się już zupełnie w główkach poprzewracało. A wam tutejszym nie ruszyło od stuleci. Dobra riposta. Dobra, idź pani stąd, bo ja sobie tu liście grabię, a pani mi tu przeszkadzasz. Do widzenia. Oby nie szybkiego. Nie miałam zamiaru dłużej drążyć tematu, tym bardziej, że sąsiad nie był miły. Postanowiłam, że potraktuję sprawy z drzwiami jako nic nieznaczący incydent i w ogóle nie będę wracać do tego tematu. No i co z tego, że następnej nocy noże same latały po pokoju? No wielkie mi co, Boże, no! Przez następnych kilka dni w domu Wilińskich nie wydarzyło się nic niepokojącego. A to dlatego, że oczywiście duch całą swoją manę zużył na to trzaśnięcie drzwiami. Teraz musi się parę dni zregenerować, żeby potem znowu coś zrobić. No, da. Tak, ja jestem teraz ekspertem od duchów, a o co chodzi? Maria wraca właśnie z wiejskiego sklepu, w którym robi codzienne zakupy. Mam dla was niespodziankę. Ja dziękuję za niespodzianki. Mam dość tej cholernej wsi. Igor, co się znowu stało? Pół dnia grabiłem liście. Przyszedł wiatr i znowu spadły. A poza tym szambo jest przepełnione. A myślałam, że to coś poważnego, a to tylko szambo. Poza tym na górze, na korytarzu, na ścianie jest zaciek. Muszę pomalować. Ja przyszedłem tutaj odpocząć. Jezu, coś mi strzeliło. Oła, Jezu. Ja się naoglądałem programów o szukaniu duchów. To nie jest zaciek, to jest ektoplazma. Mniam, 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 mniam. Ale trzeba się upewnić, niech pan poliżej spróbuje. A ja muszę harować jak wół. Ja chcę wracać do miasta. Dziadek myślał, że jedzie na wczasy. All inclusive, co? Daria, to nie jest all inclusive. Wiem po tym, że na przykład przy obiedzie nie walczymy ze sobą o jedzenie. Przez chwilę zupełnie serio. Ostatnio moją ulubioną rozrywką jest wpisywanie na YouTubie all inclusive food fight. I oglądanie, jak ludzie w all inclusive walczą o to, żeby nabrać talerzy jedzenia. Bo all inclusive, więc można żreć ile się chce. Szybko już całe talerze. Złoto. Przestańcie już oboje narzekać. Liście zostaw.
zgrabimy razem, jak wszystkie spadną. Ja znajdę numer telefonu do wywozu Szamba, a ściany na górze pomaluję sama. Może Daria mi pomoże. Chętnie, babciu, ale nie dziś. Jutro mam sprawdzian z chemii i muszę się pouczyć. No jasne, twoja nauka jest najważniejsza. No a jak ci się podoba w tej nowej szkole? Jest okej. I miałaś rację. Są tu dobre warunki do nauki. Daria właśnie się zgodziła z babcią i byłoby to okej, gdyby nie była nastolatką. Ale jest nastolatką, to oznacza, że coś knuje. Kamień spadł mi z serca, jak widziałam Darię, która w końcu wzięła się do nauki i zaczęło jej zależeć na dobrych ocenach. Wiedziałam, że dla niej zniosę wszelkie niewygody, no i narzekania Igora. A teraz moja niespodzianka. Zrobię wam pyszną jajecznicę z wiejskich jaj. Chcecie z boczkiem czy ze szczypiorkiem? Ja poproszę z boczkiem. Ja też. No, kochanie, widzę, że wreszcie zrobię ci przyjemność. Żebyś wiedziała, twoja jajecznica poprawia mi humor. Ha, nie ruszaj, co nie twoje. Co takiego? Nie ruszaj, co nie twoje. Ale to jest moja patelnia, z domu ją przywiozłam. No, znalazłam tę kartkę. Patelnie, nie wiem, co to ma znaczyć. A może to ten duch, o którym mówił sąsiadek? Oj, Igor, jaki duch. To na pewno poprzedni najemcy chcieli nam zrobić głupi kawał. No ale trzeba przyznać, że to jest bardzo miły francuski duch, który specjalnie nauczył się języka polskiego po śmierci, żeby przekazywać wiadomości na kartkach. No tutaj na plus, panie duch, na plus. Dwa dni później Maria wraca z wnuczką do domu z zakupów w wiejskim sklepie. Kobieta jest szczęśliwa, że Darii w końcu spodobało się życie na wsi. Cholera jasna. Ale co ty robisz? Gwóźdź wystawał z podłogi, musiałem go wbić. W tym domu jest tyle roboty. A co to za żarty tam na górze, na ścianie? Miałaś pomalować? No i pomalowałam. Farba już wyschła. Nie wiem. Sama zobacz. Co to ma znaczyć? Też chciałbym to wiedzieć. Sortes. To jest motyw z lśnienia, że to na odwrót powinno być? Zertos? Nie, to nie ma sensu. Kiedy zobaczyłam, co widniało na ścianie, byłam przerażona i przekonana, że ktoś nas z tego domku chciał wykurzyć. Sortes to po francusku... wynocha. A! Widzicie, śmialiście się, że na moim kanale niczego się nie można nauczyć. Nauczyliśmy się właśnie słowa po francusku. Sarez! Sortes! Wiecie co? Lepiej stąd spadać. A może to sprawka tego ducha, o którym mówił sąsiad? Daria, jakiego ducha? Tego francuskiego żołnierza. Ale to nie czaje, to ten duch w końcu po polsku mówi czy po francusku? Bo raz zostawia wiadomość po polsku, raz po francusku. Co on, Lexi jest? Że raz na jakiś czas po polsku, a raz na jakiś czas po angielsku? Jestem excited, ale z drugiej strony... I'm kind of nervous. Czytałam w internecie, że istnieją przypadki, kiedy to duchy wyganiają właścicieli z domu. Naprawdę! Duchy nie istnieją. Igor, idź po farbę, a ty, Daria, przynieś mi ścierkę i miskę z wodą. Byłam wściekła. Bo co to w ogóle znaczyło, że ktoś zdewastował mi ścianę? Przez chwilę myślałam, że to Igor, bo ciągle narzekał na życie na wsi. Ale... on by prędzej spakował walizkę i się wyniósł, niż bawił w mazanie po ścianach. A ty co, Kamil? Wierzysz w duchy? Ja wierzę, że zamkniesz kiedyś mordę, Paweł. Nie miałam zamiaru zostawić tej sprawy nierozwiązanej. Godzinę później wzburzona Maria idzie porozmawiać z krewkim sąsiadem. Jest przekonana, że to on wykonał napis w wynajętym przez nią domu. Czy pan jest niepoważny? No nie, to znowu pani? Co złego tym razem zrobiłem? Łamał mi się pan dzisiaj do domu. Co takiego? Czy ściany pan mi pomazał? No jak tak można? Pani co, ja mam ciekawsze rzeczy do roboty niż mazanie pani ścian. Niech pan przestanie robić mi na złość. A pani oskarżać mnie o rzeczy, których nie zrobiłem. Bo nie, ja jestem pewna, że to pan. Nie ma takiej opcji. Od wczoraj nie było mnie w domu. Na rybach byłem. Proszę pani, to jest niemożliwe. Na rybach byłem. Żeby pani udowodnić, że byłem na rybach, mam tutaj alkomat. Pani zobaczy, ile mam promili. Dwa promile. Dobra, wierzę, że rzeczywiście był pan na rybach, okej. Okay. Jak pani chce, proszę. Niech pani spyta mojej żony. Pani jest po prostu nienormalna. Nie, nie, to pan jest nienormalny. Jeszcze raz coś takiego i dzwonię na policję. A niech pani dzwoni.
Do psychiatry! Dla siebie! Maria do wieczora przeżywała kłótnie z sąsiadem. W końcu zmęczona zmierza do sypialni, by odpocząć po nerwowym dniu. Maria! Co się stało? Miałam sen! Straszny! Dobrze, już dobrze. No to był tylko sen. Śni mi się ten napoleoński żołnierz. Maria, co ty opowiadasz? Strażył mnie i krzyczał. Krzyczał coś o rewolucji! Jakieś piosenki z nędzników zaczął śpiewać! Że nie możemy tu mieszkać. Daria, przestań opowiadać głupstwa. Babciu, to łazak jest straszny. Za muzyka. No stary znowu na dole zasnął przy telewizorze włączonym, jakiś film wojenny się odpalił. No Jezu, no wielkie mi halo. Nie wiem, babciu, ale chcę wracać do domu. Ten dom naprawdę istnieje. Ratunku! Co wy wyrabiacie? Nie można się spokojnie wykąpać. Wyłączcie tą muzykę. To nie my. Daria miała koszmarny sen. Śnił jej się napoleoński żołnierz. Aha. A potem nagle pojawiły się te dźwięki. Nie wiadomo skąd. Nie chcę tu być. Babcia tutaj nie chce być. Ten duch nas zamorduje wszystkich. Zamorduje! No i plus Wi-Fi tutaj nie ma. To są równie poważne problemy według mnie. Boję się ducha. Ten sen Darii i muzyka, która pojawiła się nie wiadomo skąd, zaczęłam mieć wątpliwości. Może rzeczywiście istniał jakiś duch i nawiedzał nasz dom? Tym razem to nie mogła być sprawka sąsiada. Następnego dnia, zaniepokojona wczorajszymi wydarzeniami, Maria zastaje Darię ze spakowaną walizką. Daria, co ty robisz? Wyprowadzam się i wracam do miasta. Ale Daria, gdzie? W takim podartym ubraniu? Ale nie ma takiej możliwości. Po dzisiejszej nocy jest! Nie mam zamiaru spędzić tu ani jednego dnia dłużej! Daria, nie panikuj. Ja wiem, że miałaś okropny sen w nocy, ale to zdarzyło się tylko raz, więcej się nie powtórzy. O nie, babciu! Ja z duchem, w dodatku jakimś napoleońskim żołnierzem, zadzierać nie mam zamiaru. A ja nie mam zamiaru pozwolić ci mieszkać samej w mieście. Co to za kłótnia? Daria chce się wyprowadzić do miasta. No to wracajmy wszyscy razem. Nie ma takiej możliwości. Wynajęliśmy ten dom i teraz mieszkamy tutaj. Tu sobie mieszkajcie, miłych wczasów. Z duchami! Nie no, a tak zupełnie serio, co ci taki duch może zrobić? No, trochę ektoplazmy tu czy tam. Marysiu, może rzeczywiście trzeba pomyśleć o powrocie. Ale ja nie zgadzam się, żeby Daria mieszkała sama w mieście. Bo jest niepełnoletnia, to raz, a dwa, no nie dajmy się przestraszyć jakiemuś wątpliwemu duchowi. Twoi rodzice. Powiedz, że ja stąd spadam! Dzień dobry. Tak, tak, u nas wszystko w porządku, tak. Daria zadowolona z tej nowej szkoły, tak. Uczy się, dobrze się uczy. Tak, zupełnie szczęśliwa, obiecuję. Bardzo! A w ogóle to tu na wsi jest tak cudownie. Naprawdę. Nie wspomniałam rodzicom Darii o tym, co się stało w nocy. I że prawdopodobnie nasz dom nawiedzał jakiś duch. A w końcu nic się takiego nie stało. I nie było co popadać w panikę. Pomyślałam, że może ten duch przyszedł, nastraszył nas i sobie pójdzie. A jak nie, to postanowiłam sama go wypędzić. Następnego dnia Maria używa kadzideł, bo przeczytała w internecie, że w ten sposób może wypędzić ducha nawiedzającego dom. A jak wszyscy dobrze wiemy, w internecie nigdy nie kłamią. Nie no, kochani, zupełnie serio, uważajcie na siebie w internecie. W ten sposób straciłem nerkę i dziewictwo, bo nie uważałem! Wychodząca do szkoły Daria z uwagą przygląda się jej dziwnym rytuałom. Babciu, bo w sumie to chciałam z tobą o czymś porozmawiać. Tak, kochanie. Myślę, że... te gadzidełka na tego ducha mogą nie podziałać. No to znajdę na niego inny sposób. Jaki? Jeszcze nie wiem, ale coś wymyślę. To może dałabyś się namówić na specjalistę od wypędzania duchów? O! Przewidziałem to! Będą dzwonić po Palasajda! Specjalistę? A jakby taki był, to w sumie czemu nie? Bo wiesz, znalazłam kontakt w internecie do faceta, który się tym zajmuje. Proszę cię, niech on tu przyjedzie, bo ja się naprawdę boję. Dziadek pewnie by się na to nie zgodził, ale w sumie co tam. Dobra, dzwoń po tego faceta i niech jutro przyjeżdża. Dzięki babciu.
Następnego dnia, podczas nieobecności Igora w domu, Maria w tajemnicy przed nim oczekuje wizyty mężczyzny zajmującego się wypędzaniem duchów z nawiedzonych domów. Ach tak, od razu widać, że to jest ekspert od wypędzania duchów. Po tym sreberku na sznureczku na szyi. Witam. No mam nadzieję, że panu się uda. I zaznamy tu troszkę spokoju. Widzę, że pan jest bardzo młody. Tylko młodo wyglądam. Przepanie, mam 5000 lat! Tylko utknąłem w tym młodym, sexy ciele! O Jezu, jak się okaże, to jest stripteaser, który udaje tylko pogromcę duchów? Czy on myśli, że jest na wieczorze panieńskim? Ale z duchami doświadczenie mam duże. Proszę mi wierzyć, nie zawsze jest to takie proste. Pozbyć się intruza. Ale oczywiście spróbuję. To co, może pan zacznie? Albo czegoś pan potrzebuje? Nie, nie. Wszystko już mam ze sobą. Poprosiłbym jedynie o ciszę i spokój. Chodź. Kontakt ze światami kosztuje mi sporo energii. I najwyraźniej też z jakiegoś powodu kontakt ze światami wymaga od ciebie bardzo wysoko pociągniętych spodni. Chodź, Daria. Pozwól mi panu się skupić. Duchu, wzywam cię. Duchu, wzywam cię. Duchu, wzywam cię! Nigdy wcześniej nie widziałam, jak się wypędza ducha, więc obserwowałam bacznie. Ten mężczyzna wyglądał bardzo autentycznie, jakby naprawdę miał kontakt ze światami. Miałam nadzieję, że wypędzi tego ducha z naszego domu. My się teraz śmiejemy z kolesia, a może rzeczywiście ten duch się go posłuchał. Reakcja ducha. Okej, no dobra, czas wypierdzielać. Już wszystko wiem. No to niech pan mówi. Niestety, nie mam dobrych wiadomości. To znaczy? Duch, który mieszka w tym domu, nie odpuści. Nie ma metody na to, żeby przez to straszyć. Jedynym sposobem, aby pozbyć się go ze swojego życia, jest opuszczenie tego miejsca. A co z wyburzeniem domu na przykład? Duch zostanie w ruinie wtedy? What are we doing again? We're taking apart my marriage. A jak wyburzymy dom i zabierzemy wszystkie jakby elementy tego domu i zostanie pusta ziemia, to on będzie nadal na tym kawałku ziemi straszył? Jeżeli na tym kawałku ziemi wykopiemy dużą dziurę, to czy on nam dalej będzie straszył? Bardzo mi przykro, ale nic więcej nie mogę zrobić. Duch tego żołnierza chce młodej dziewczyny. Utożsamia ją ze swoją narzeczoną, z którą nie mógł się zobaczyć po tym, jak utknął w tym miejscu. O nie, to chodzi o mnie. Już wystarczająco długo byłam spokojna. Wracam do miasta. Dobrze. To wyjedź na weekend, a potem zobaczymy. Obiecuję, że postaram się coś wymyślić. Moja noga więcej to nie postanie. Bardzo mi przykro, ale czasami po prostu trzeba odpuścić. Pozaziemskie moce bywają nieprzejednane. Chwila, ten koleś pieniędzy od niej nie wziął. Coś tu jest ewidentnie nie tak. Moja teoria, bo oczywiście już mam teorię, come on, mam więcej niż 10 IQ. Moja teoria jest taka, że oczywiście ten młody chłopak chodzi do klasy razem z tą dziewczyną, z tą Darią. I Daria po prostu go poprosiła, żeby on powiedział babci, że musiał się wyprowadzić z tego domu i wrócić do Warszawy. But hey, that's just a theory. Tada! I Daria tak naprawdę jest duchem. Kilka godzin później zmartwiona Maria dzwoni do rodziców Darii i mówi im, co wydarzyło się w domu oraz, że ich córka się wyprowadziła. I co powiedzieli? No, że Daria nie może mieszkać sama w mieście. Też tak uważam. Ty myślisz, że ja to co? Ona ma dopiero 17 lat. Ja nie wiem, co ja powinnam zrobić. Może powinniśmy się spakować i wyjechać z tej wiejskiej sielanki. Albo gorzej, ona z dziadkiem współpracuje i próbują babcię przekonać, że się wyprowadzić. Naprawdę, na tym świecie nikomu nie można ufać, nawet własnemu mężowi. Niektórzy by powiedzieli, że nawet mężowi to szczególnie nie można ufać. Dobrze, panie Sławku, dobry żarcik. Mam już dość tych scen z Darią, a jeszcze bardziej tego francuskiego duszka. Jezu, francuski duszek. Z jakiegoś powodu sobie tak pomyślałem, wyobraziłem sobie, jak ja byłbym tym francuskim duszkiem. To ja bym po prostu się co noc pojawiał w randomowych miejscach w domu, straszył tych ludzi mówiąc bonjour i znikałbym. Buongiorno! Bonjour! Chcesz tak szybko odpuścić? Ale co odpuścić? Przecież doskonale wiesz, że w żadne duchy nie wierzę.
No a jak wytłumaczysz te wszystkie dziwne rzeczy, które się tutaj działy? A może to Daria za tym wszystkim stoi? Ale co ty, Igor? Daria była tym wszystkim naprawdę przerażona. No ale czekaj. Jeżeli ty masz rację, to w weekend jej nie będzie. I jeżeli te duchy to jej sprawka, w czasie jej nieobecności nic się nie wydarzy. Wiesz, że myślę, że tak będzie. Igor mógł rzucać podejrzenia na Darię, bo nie znał całej prawdy. Przecież nie wiedział, że w naszym domu był specjalista od duchów i powiedział, że ten napoleoński żołnierz nie odpuści. Jak nic współpracują dziadek i wnuczka, jak nic. Stawiam wszystkie pieniądze! Czyli ten kolejny kupon do Pokémon gra online. Dostaniecie go, jeżeli macie rację, a nie ja. Postanowiłam, że jeżeli do następnego dnia wydarzy się coś niepokojącego, wyprowadzamy się. Po ciężkim dniu Marii i Igorowi w końcu udało się zasnąć. Niestety ich sen nie trwał długo. Rany boski, Igor! Znowu! Trzęsie! Trzęsie! Jezu! Cholera jasna! Mam już tego dość! Zaraz rozprawię się z tym żartowniciem! Igor, nie igraj z duchem! Uważaj na siebie! A więc jednak duch istniał. Bałam się. A po tym, co wydarzyło się później, żałowałam, że nie pojechaliśmy z Darią do naszego mieszkania w mieście. A! Pomoc! Ratunku! Igor! Igor! Przysięgam, Maria wybiega na korytarz, a tam walżą śpiewający piosenki. Do you hear the people sing, sing the song of angry men? Igor, kochany, żyjesz? Igor, co ci jest? Spadłem ze schodów, nie widać! Możesz wstać, pomogę ci! Ty masz rozwalone czoło, ja dzwonię po pogotowie. Nie ruszaj się! Nie ruszaj się! Pogotowie zabrało w nocy Igora do szpitala. Maria pojechała razem z mężem, a wczesnym rankiem wróciła na wieś. Kobieta pakuje rzeczy swoje i męża i jak najszybciej chce opuścić dom i wrócić do miasta. Dzień dobry. Dla kogo dobry, dlatego dobry. Nie mam dzisiaj siły kłócić się z panem. Przepraszam, że tak nachodzę, ale widziałem, że w nocy była u was karetka. Coś się stało? Mąż spadł ze schodów. Zabrało go pogotowie. No bo pan, panie sąsiedzie, pan rozumie. Ten duch polował na moją wnuczkę Darię, bo przypominała mu jego kochankę, gdy on jeszcze żył, tak? A gdy Darii nie ma, zaczął polować na kolejną osobę, która była bardzo podobna do jego kochanki, czyli na mojego męża Igora. I sense I've made a mistake of some kind. Ze schodów? Przykra sprawa. A ja przyjechałam nas pakować. Wyprowadzamy się. Miał pan rację z tym duchem. Długo nie zagrzaliśmy tu miejsca. Z jakim duchem? O czym pani mówi? Przynajmniej tu nie ma żadnego ducha, przynajmniej ja o niczym takim nie słyszałem. Ale sam pan mi mówił, że ten dom jest nawiedzony. Oj, mówiłem, żeby pani dokuczyć. Jakby pani tam awanturę robiła, że śmieci rzuciłem na pani posesję. Jaki duch? Ale tu naprawdę działy się dziwne rzeczy. Wie pani co? O, dziwne to jest to, że pani ma tutaj żyłkę przeciągniętą na schodach. O, zerwana. To jest nić. Duch wytworzył nić jak Spudermun. Pio, 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 pio. Różnie między nami było, ale jeżeli pani podejrzewa, że ja mam coś z tym wspólnego, to przysięgam na wszystko. To nie jest moja sprawka. Byłam w szoku, kiedy sąsiad powiedział, że nie ma żadnego ducha. I kiedy spostrzegł żyłkę, którą musiał potknąć się Igor. Dwie godziny później Maria wraca do mieszkania w mieście. Kobieta chce się odświeżyć i chwilę odpocząć, żeby pojechać do szpitala, w którym na obserwacji został Igor. Daria! Babcia, to nie ja się całowałam z tym chłopakiem. Duch we mnie wszedł i się całował z nim, tak? Babciu, co ty tutaj robisz? No ja wróciłam do swojego mieszkania. To ja raczej powinnam zapytać, co ty tu robisz z tym panem, który wypędza duchy. Bo babcia, ja wytłumaczę. On próbował ze mnie szatana wypędzić. To może ja już pójdę. Świetny pomysł. Babciu, ja przepraszam, ale nie wiedziałam, że wrócisz. Daria, dziadek jest w szpitalu. A, czyli Daria nie przeprasza za to, że oszukiwała babcię. Nie, nie, nie. Ona przeprasza za to, że została nakryta. Kochana dziewczyna na szóstkę. Znaczy, biorąc pod uwagę jej oceny, na jedynkę. Co takiego? Spadł w nocy ze schodów. Ktoś przeciągnął żyłkę i się potknął. Zabrało go pogotowie. Ale co z nim?
Oj. Dwie godziny później Marysia wraca do mieszkania z Igorem, który szczęśliwie mógł wyjść ze szpitala. Po obserwacji na oddziale okazało się, że życiu Igora nic nie zagraża. Dziadku, nic ci nie jest? Jestem trochę poobijany, ale będę żył. Przepraszam, to wszystko moja wina. To ja udawałam ducha. Ja się tego domyśliłam. Nie chciałam mieszkać na wsi. Dochodzę do wniosku, że Daria może jednak zasługuje na te jedynki w szkole, bo nie jest w stanie ogarnąć prostego konceptu przyczynowo-skutkowego. Przemyśl to, Daria, przemyśl to teraz. Think, Mark! Straszę moich dziadków. Wiążę żyłkę na schodach. Okej, a skutek jaki może być wiązania żyłki na schodach? Że dziadek sobie krzywdę zrobi? Nie, to nie ma sensu. Nie. No ja naprawdę nie wiedziałam, że wiążąc żyłkę na schodach mogę komuś zrobić krzywdę. No jestem Daria, mam jedynki w szkole, potrzebuję dużego miasta i Wi-Fi. Nie chcę żyć na wsi. Ale nie musiałaś mnie wpędzać do szpitala. W mieście poznałam Konrada i chciałam być z nim. To on pomagał mi w tej mistyfikacji i udawał faceta, który powiedział, że nie da się wypędzić ducha z tego domku na wsi. Co takiego? Zdenerwowałem się, no. Macie kod do gry Pokémon, macie. Najedzcie się. Paweł dokarmia widzów, jaki wspaniały twórca, warto dać mu suba, polecić wszystkim znajomym. No, kiedy jeszcze myślałam, że w domu naprawdę jest duch, no to zgodziłam się na to. Wybacz, że ci nie powiedziałam, ale bałam się, że mnie wyśmiejesz. Daria, czy to przez tego chłopaka opuściłaś się w nauce? Tak. Całe dni spędzałam z nim. Zakochałam się i chciałam zostać w mieście, ale wy się nie zgodziliście. No zakochałam się do tego stopnia, że dziadka jestem w stanie zabić, żeby być z tym chłopakiem. No to pomyśliłam, że będę udawać tego ducha, o którym mówił sąsiad, kiedy się tam wprowadziliśmy. Przez te twoje kombinacje to dziadkowi mogło stać się jeszcze coś gorszego. Mnie też napsułaś sporo nerwów. No bo on powiedział, że jak wyjadę z miasta, to ze mną zerwie. To zwykły palant, jak ci tak powiedział. A nawet dupek, bo z jego strony to nie było prawdziwe uczucie. Słuchajcie się dziadków, oni tutaj plują faktami. Proste fakty! Nawet nie wiecie, jak mi głupio. Bardzo was przepraszam. Ja jeszcze muszę zadzwonić do twoich rodziców i powiedzieć, kto tak naprawdę był duchem napoleońskiego żołnierza. Od 2 tygodni Maria z mężem i wnuczką mieszkają na stałe na wsi. Daria zrozumiała swój błąd. Pilnie się uczy i pomaga dziadkom. Daria, a co byś powiedziała, gdybyśmy dzisiaj sobie zrobili ognisko, co? Super pomysł. A może mogłabym zaprosić kolegę z klasy? Nie! Nie! A co to za kolega? Ten, z którym uczyłam się ostatnio na sprawdzian i dostałam 5. Bardzo się polubiliśmy. Mieszka 2 domy dalej. Dobra, Daria, słuchaj, możesz go zaprosić, ale odpowiedz na pytanie. Czy dla tego chłopaka jesteś w stanie zabić dziadka? Może? To nie, Daria, nie możesz zaprosić tego kolegi, nie. Ja nie mam nic przeciwko. No ja też. Oczywiście, o ile mówisz prawdę. Babciu, po tym wszystkim, co się wydarzyło, zrozumiałam, że przez zauroczenie się jakimś chłopakiem zachowałam się jak idiotka. Nigdy więcej tego nie zrobię. Piękny morał głupiej historii. Kiedyś trafimy na prawdziwy odcinek, gdzie będą prawdziwe duchy. Zobaczycie. Zobaczyć, kiszem się uda. Dotrzem do tego momentu, no. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Carnum. Widać po mnie, że ja przytyrany trochę jestem. Trochę na siłownię chodzę. Wiadomo, łapa rośnie, tak? Jest pompa. Jak zawsze, więc oczywiście was proszę o łapkę w górę i subskrypcję. Napiszcie mi, kochani, co mi możecie napisać. Co tam u was? Mordy, co tam ostatnio u was? Opowiadajcie! Ja chętnie poczytam. Cześć i czołem. Gorąco jest, ja jestem gorący. Muszę rozebrać. Rar.